Kicek! Kicek! Gdzie jest Kicek? Nie możemy go znaleźć, szukamy go! O nie! O, kurczak jest! Kurczak, słuchaj! To wiesz co? Ty może lepiej idź, nie wiem, w tamtą gdzieś stronę. My pójdziemy tam i może znajdziemy tego kicka w końcu. Dobra, musimy się rozdzielić, niech kurczak tam idzie. Dobra, 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 zwierzaki, chodźcie, lecimy tutaj. Tylko gdzie? Gdzie może być już wabu... Co tam jest? Skrzynia jakaś? Brązowa skrzynia? Zielona? No i jakaś różowa? Ej, co jest grane? Dobra, ej, chodźcie, idziemy zobaczyć. Wilczek, Lucy, dawajcie, zobaczymy, co nas dzisiaj czeka w tych skrzyneczkach. Myślę, że coś epickiego, także już za momencik się przekonamy. Okej, okej, patrzcie, jest tutaj pierwsza skrzyneczka. Lucy, drabinki, szybko drabinki dla mnie. Okej, mamy. No i słuchajcie, oczywiście zostawcie łapencję w górę. Mam nadzieję, że dobijemy tak z 3000 łapek w górę. 4000 byłoby mega super. No i już w tym momencie pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ coraz bliżej jesteśmy 300 tysięcy subskrypcji. Byłoby mega super, jakbyście zostawili z dzwoneczkiem. No i oczywiście napiszcie, która skrzynka wam się najbardziej podoba w dzisiejszym odcinku. No i pamiętajcie, żeby pisać jeszcze imiona dla naszego tutaj pieska, no i dla kurczaka, który poszedł gdzieś w tamtą stronę. No jak widzicie, mamy tutaj trzy skrzynki, napiszcie albo brązowa, zielona, albo różowa, no ale musicie oczywiście zobaczyć, która będzie wam się najbardziej podobała. Zapraszam was oczywiście jeszcze do sklepu, oczywiście batruder.titris.com, oczywiście pierwszy link w opisie. Słuchajcie, macie tam naprawdę mega świetne koszulki, oczywiście razem z Kickiem, Lucy, no i naprawdę wbijajcie, zobaczcie, kupujcie, no i noście bardzo, bardzo fajne markowe rzeczy, także słuchajcie, widzimy się dalej. No dobra, to idziemy, wchodzimy oczywiście do pierwszej, zaraz zobaczymy, co jest w brązowej skrzyneczce. Myślę, że coś spoko, myślę, że jednak będzie coś fajnego, więc warto to sprawdzić, warto to sprawdzić. Okej, chodźcie zwierzaki, to co, wbijamy to na dół. Okej, co tutaj jest? Jakoś duża marchewka. Już chyba wiecie, kto to jest, co? To jest jakiś... marchewkowa chyba skrzynka, co wy na to? Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, czyja to jest? Wow! Kto to jest? Halo? To ja, Kicek! Kicek, Boże, nie poznałem cię, myślałem, że to jakaś marchewkowa skrzynka. Tak, nie poznałem, do. Lucy cię też chyba nie poznała, co Lucy? No nie poznała, ty piesku? Nie, piesek też, o, piesek chyba poznał, dobra. Po zapachu, bo on ma dobry węch. No ale... No, piesek Kicek mnie tam obmuchiwał. Kicek, no, bo... dlaczego zniknąłeś? W poprzednim odcinku ciebie nie było, teraz już jesteś. Co ty w ogóle tutaj wyprawiasz? No bo ogólnie nie miałem marchewek do uprawy rolnych swoich, ale ja też zobaczyłem, że mam za małe rączki, żeby uprawiać to w ogóle te pole. Ty masz moje, za małe rączki, żeby pole robić? No dobra, ej. No, no tak. Od czego masz przyjaciół? Lucy, mnie, Wilczka, wszyscy ci pomożemy. No ale was nie było wtedy, bo no, wtedy ale... poszliście do przygody. No tak, ale ty uciekłeś od nas chyba, bo my poszliśmy spać, a ciebie już rano nie było. No dobra, to no, co? No to nie wiem, no to ja to... nic nie wiedziałem o tym. No dobra, nieważne, dobra, ważne, że się odnalazłeś, ale masz swoją skrzynkę, jak to się stało? W ogóle ja nie wiem, jak te skrzynki powstają. Ty wiesz, ja też nie wiem, ja się obudziłem i się obudziłem w tej skrzynce, ja nawet nie wiedziałem kiedy. Aha, i żeby przetrwać, zacząłeś robić marchewki, tak? Chciałeś zrobić? No. A, słuchaj, bo ogólnie, ogólnie tutaj masz marchewki. O, tutaj dostaliśmy od króla Juliana, wiesz, od takiego z Madagaskaru, nie wiem, czy kojarzysz. Dobra, to może po prostu pójdziemy sobie tutaj na dół, zobaczymy, co ty tutaj masz. Więc chciałbym w ogóle sprawdzić, jak ta twoja norka tutaj wygląda. Patrzcie, to jest w ogóle norka królika chyba. O, ale co to, jakieś mechanizmy tutaj masz? Wow, spoko. No, no bo normalnie ja też mechanik jestem taki. Dobra, trochę. Dobra, a gdzie te pole ma być? Czekaj, tutaj coś jest. Dobra. No, tu ma być te pole, o tu. O tu, dobra, to widzę, że tutaj już masz wydzielone miejsce na pole. No ale co by tutaj mamy zrobić? Może tutaj warto by było jakąś wodę doprowadzić? No właśnie, to chyba o to chodzi, ale... Nie, nie wiesz. No. Dobra, Lucy, a czy ty masz, powiedz mi, jakieś wiaderko? Bo ty tam chyba miałaś coś? Czekaj, weź sprawdź u siebie w ekwipunku, może masz? O, to weź mi podrzuć, co? Weź... O, super. Dobra, kilka wiaderek. O, 16 aż Lucy miała, dobra. Dobra, myślę, że potrzebujemy teraz pójść po wodę. Czy wy widzieliście, zwierzaki, gdzieś wodę, która jest tutaj? Że... Ja tam
Tak jest, ja widzę. O, jest, Aleka, jest, jest. Ja znam tą okolicę. Wow, a tu jakaś dziura w ogóle wyryta jest. Dobra, weźmiemy trochę tych wiaderek. Dobra, także lecimy po tą wodę rozlać od razu. Słuchajcie, tam to chyba do skrzynki, co? Ej, Kicek, po co ta skrzynka? Tam do skrzynki trzeba tą wodę wlać? No, no tak, chyba do skrzynki. Dobra, to idziemy do tej skrzynki, wlejemy tą wodę. I zaraz się wszystko będzie jasne, co tam będzie potrzebne, okej. Okay. Rzucamy, okej. Okay. Wow! Wow! Słuchajcie, coś się stało. Jakiś mechanizm się skończył. Dobra, i coś my tutaj mamy, czy nie? Czekaj, czekaj. Wow, woda leci! Ej! Patrzcie, tą wodę wlałem i ona tutaj zaczęła cisnąć. Wow! Epickie, coś epickiego. Dobra, to trzeba chyba, słuchajcie, jakąś motykę ogarnąć, więc ja tutaj zrobię szybko crafting. Może troszkę kobla. No to by było epickie, to by było epickie. Dobra, to ja biorę już to. Może troszkę kobla. Gdzie ja znajdę kobla? Gdzie my znajdziemy kobla? Bo jest drogie zwierzaki. No nie wiem, chyba tutaj gdzieś niedaleko. O, dobra. Tu jest kobel. Szybko poszukiwanie kobla. Gdzie, Kicek, jesteś? Tu jest. O! Bo wilczek już tutaj wyrył troszkę, wiesz? No dobra, to ja zrobię... Wilczek już zrobił, dobra, to ja tylko szybko tutaj wezmę stół rzemieślniczy, postawię. Okej, okay, zrobimy patyczki. No i ciśniemy motyczkę i zaraz zobaczymy. A, Kicek, bo ja ci dałem te marchewki, to weź je wyciągnij z tego pudełka. I weź je po prostu, no, mi daj. No już wyciągam. I mi takie po prostu zwykłe marcheweczki możesz dać. Okej, okay, ale dobra, tego dużo jest. Lucy, możesz tutaj zrobić. Możesz tutaj zrobić. O, o, o. Ja tych marchewek mam. Okej, okay. Dobra, no daj. Dajesz mi te marcheweczki? No ale jedną mam, więcej? Już mam. Dobra, już, starczy. Dużo właśnie. Wow. Bardzo dużo w tym, no dobra, skrzynce było. To będziesz miał... Lucy! Patrzcie, ona zaczęła orać za ten... Za granicą. Ej, no ty zwariowałaś? Owieczko. Lucy, bez wysady, no ale to już nie moje pole, więc to tak bardziej dobra. Już czujesz środowisko. No, to te marchewki w ogóle zainwestujemy w pole, one będą sobie rosły spokojnie. No i będzie ich jeszcze więcej, więc Kicek, ja ci oddaję cały ten egzemplarz tych marchewek. Może dla Lucy dam troszkę, bo ona też lubi sobie czasami pojeść, pochrupać. No i Wilczek też lubi, więc on sobie też weźmie, okej. Okay. To słuchajcie, wydaje mi się, że mamy ogarnięte tutaj wszystko. O, patrzcie, jak ładnie tutaj Wilczek jeszcze. Wilczek, nie dotykaj tego. Wilczek, nie dotykaj tego. Ciekawy. Dobra, Kicek, to chyba udało się tutaj ogarnąć cokolwiek. Patrz, masz marchewki, więc już kilka urosło. No to... Już w końcu nie będę głodny. To co, wracamy, idziemy, idziesz z nami na przygody? Idziesz zobaczyć, co będzie w kolejnych skrzyneczkach? No jak zawsze, ja chętnie. Dobra, to my lecimy tutaj i z powrotem do tej norki tutaj królika. No i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać dalsza podróż. Dobra, Lucy, dawaj, chodź. W ogóle Lucy, jaka uśmiechnięta tutaj, zobaczcie, szczęśliwa. Napiszcie w tym momencie, zobaczymy, ile osób w tym momencie ogląda. Napiszcie, ucieszona ja, Lucy. Ja nigdy u ciebie takiej twarzy nie widziałam. Nigdy no, u no ciebie bo takiej może twarzy. Się... Może się cieszy, ona już od wczorajszego odcinka się szczerzy cały czas tutaj, więc powiem ci szczerze, że chyba jest coś zadowolona, coś się cieszy, co się uraduje. O nie, jeszcze pogoda się popsuła. Jeszcze pogoda się popsuła, o to jest niedobre. No dobra, musimy zejść tutaj na dół. Okej, okay, gdzie tu były te drabinki? Tu chyba, okej. Okay. Drabinki były w tym miejscu. No i możemy iść zobaczyć, co będzie w kolejnych skrzyneczkach. To jest chyba najlepszy pomysł, żeby to teraz zrobić. Okej, okay. Mamy na samą górę. I na samej górze mamy, uwaga, uwaga, co to jest? Zombie? O nie, tam jest zombie, patrzcie, ile zombiaków w ogóle jest. O nie, dobrze. Ja się boję, bo to zombie to chyba groźne jest. Dobra. Bardzo. Okej, okay. Mamy tutaj jakieś drabinki. O, wilk, gryź go. Wow, okej. Okay. Wilku, czekaj. Dawaj, bo wilku. Bo tam cię mogą zagryźć. Okej, okay. Wow, rzuciły się na mnie, dawaj, trzeba je rozwalić. Wow, ratunku, nie, zombiaki, nie, proszę was. Dobra, ratunku, bijcie ich. Dobra, ej. Już ratuję. Lucy mnie uratowała. Dobra. Trzeba wyjść, Lucy, trzeba musisz, wyjść do musisz je bić, do musisz je bić. Trzeba wejść. Szybko do schronu, Lucy, dawaj, bije. Lucy, musimy je porozwalać. Szybko, mam miecz. Wow, jaki miecz! O kurczę, co to jest? Ile serduszek on ma? Wow! Co to jest za mieczyk? What? Dobra. Patrz, ile mam serc. Oh shit! Dobra.
Muszę rozwalić je. Zobiak! Patroner, skąd tu masz taki miecze? No epicki, nie wiem, ktoś dostałem od kogoś. Ale co to jest? Patrzcie! Ile to serduszek, w ogóle jak szybko się biega z nim. What? Dobra, ja go chowam. Skąd ten mieczek? Dostaliśmy od kogoś, może zombiak jakiś miał. Ale że go nie użył? No nie używał go. O, patrzcie, kurczak jakiś mały się tu zespolował. Kurczak. Dobra, słuchajcie, musimy masz tutaj wyjść. Kurczak, marchewkę. W ogóle co to jest? Wow, patrzcie, tutaj jakiś typo jest. Dobra. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Co pan tutaj robi? Halo? Witajcie, jestem survivalowcem. Niestety, ale okrążyła mnie zła banda zombie. No ale jak widziałem, udało wam się uratować mnie oraz mój skarb, który jest za mną. Zobaczcie, tak, króliku. Ten skarb, który tam widzisz, to jest właśnie mój majątek. No i niestety, ciąży na nim... Niestety ciąży na mnie jakoś tutaj zła klątwa, no i musicie ją zdjąć, ponieważ wystarczy tylko przydzieć głowę zombie. Znajdziecie ją daleko na północ od tej skrzynki, nie, przepraszam, na północ od tej skrzynki, dosyć niedaleko, więc chyba wam się to uda. Okej, okay, panie survivalowcu, my wszystko ogarniemy. Dobra, to słuchajcie, zwierzaki, musimy stąd się wydostać. Szybko, póki jeszcze zombie tutaj nie wstały. No dobra, to patrzcie, tutaj wchodzimy na górę. I uwaga, o, jest, dobra, jestem. I gdzieś mamy iść do jakiejś jaskini, która... Boże, co to w ogóle za mieczyk jest? Co za... O nie. Dobra, udało mi się wyjść. Dobrze. Ja zleciałem. No, dobra, to słuchaj, Kicek, my już idziemy tam na dół. Czekaj, tutaj jest jakieś wejście, ja czekaj, biegnę, tam są drobinki. Biegnę. Dobra, wow, dobra, jestem na samym dole. No i słuchajcie, mamy iść do jakiejś jaskini, przynieść dla survivalowca jakąś głowę. To czekaj, musimy znaleźć najpierw tą jaskinię. Ona gdzieś powinna być na północ. Tutaj. Dobra. Widzę, że tu jest jakieś to. Wow, tu jest jakaś jaskinia, ale chyba... Chyba nic z tego, dobra. Lucy, to idź tam patrz, a ja pójdę w tą stronę. Dobra, ja tu też jest coś. Poszukam. Dobra, to rozdzielmy się. Wszystko ogarniemy, czekajcie, gdzie to jest? Coś tu ma... Wow! Jaka głowa! Udało się znaleźć! Patrzcie, to jest tak chyba trofeum, które zdejmie klątwę. No dobra, to ja już to niosę. Dlatego survivalowca. Chodźcie zwierzaki, znalazłem! Patrzcie, jakie to jest ohydne! Patrz, Lucy. Boże, Kicek, takie, widzisz? Patrz. To jest patrz. Ja na to nie patrzę. Dobra, lecimy do survivalowca, oddamy mu tą głowę i on myślę, że będzie już zadowolony, bo już te zombie nie powinny się tutaj spawnować, no bo go okrążyły, bo on ma jakąś klątwę na tym skarbie, który jest za nim. No dobra, to mu wrzucimy to po prostu, on sobie to już weźmie. Dobra. Panie survivalowcu! Już tutaj mamy ogarnięte, proszę bardzo, niech pan zabiera tą głowę, a my już tam nie będziemy wchodzić. Lucy, chodź, wychodź, już nie będziemy tam się bawić. Dobra, to ja zeskakuję i idziemy do ostatniej skrzyneczki, zaraz zobaczymy, co w niej będzie. Myślę, że coś epickiego, więc za momencik wszystko się okaże. Lucy, potrzebuję drabinki. Drabinek, proszę bardzo, rzucić mi tu kilka drabineczek. Tak jest, piękna owieczko. Uśmiechnięta od ucha do ucha. No dawaj. Drabinki! Patrzcie, no Lucy mnie nie słucha. O, jest, udało się, Lucy już rzuciła. Musiała po prostu szukać. Ona ciągle szuka w tym swoim ekwipunku tych skrzyneczek, także nie obrażajcie się na nią, ona po prostu tak ma już zawsze. No dobra, także... Pewnie ma tam dużo rzeczy i dlatego szuka tak ciągle. Weźcie, zabierzcie ode mnie ten miecz, bo ja się zabiję z nim normalnie. Dobra, chodźcie, wchodzimy tutaj, bo tutaj coś jest, ale nie wiadomo co... Ja ale szybko biegam! A, spadłem! Kicek! Ty jesteś królikiem, króliki skaczą, nie szybko biegają. Okej? Okay. No, mamy to nie tutaj... wiem dlaczego. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, chyba... To są atomówki! Atomówki, to jest zielona i to jest... Co? Kicek, weź z nimi porozmawiaj, bo ja nie rozumiem, co one tam rozgadają. No już idę, tylko spadłem, już biegnę. Co? Ona coś mówi, że się obraziła na tą trzecią. Okej, Kicek, porozmawiaj z nimi. Co, obraziły się? Naprawdę? No... Co? Naprawdę? A dlaczego?
Kicek i co? No, obraziły się naprawdę, obraziły się na siebie. Na tą czerwoną, ostatnią? No tak, obraziły się. Okej, to proszę pani atomówki, my spróbujemy ogarnąć dla pani tą ostatnią panienkę, znaczy panią tą ostatnią, tą czerwoną. No i to co, myślę, że przechodzimy dalej, okej. Dobra, teleportowało nas gdzieś tutaj, okej. Myślę, że to będzie spoci. Co to w ogóle jest? Dobra, Lucy idzie. Dobra. Wow, patrzcie, Lucy tam wpadła. Uwaga, stop, nie przechodzić. Nie, Kicek, nie ruszaj się. Podskocz, do mnie. Okej, dobra. Czekaj, co to jest? Wow, dobra, czekaj, to trzeba... O, Lucy! Ej, Lucy utknęła, patrzcie, ona nie może wyjść. Co to... Ej, ten blok, patrzcie. Ej, weź Kicek, dotknij tego bloku. Stań na nim. Okej. Na tym zielonym. O nie, wy nie możecie się ruszyć, co? Weź Kicek, co? Nie dasz rady się ruszyć? Ej, weź. Kicek. Halo, Kicek, patrzcie, nie ma z nimi kontaktu. Lucy, żyjesz? Patrzcie, zamroziło ich. Oh shit, to niedobrze. Ej, Wilczek, nie dotykaj tego, nie dotykaj. O, dobrze, że ty chociaż zostałeś. Patrz, one zostały zamrożone. Co jest grane? Lucy w ogóle się nie rusza. Ej. Straciłem przyjaciół. One zginęły. Ej, oczywiście napiszcie w tym momencie, jak to przykro, że Kicek i Lucy odeszli. O, nie. Co? To nie może być prawda. Wilczku, weź coś wymyśl, bo ja nie dam rady. Nie dam rady normalnie. Normalnie siądę tu i płakać będę. Ej, co? Co ty tam wariujesz? Dlaczego? Co jest? Ej, czy ty coś wyczułeś tam na górze? To tam? W tamtą stronę? O, ej, on coś wyczuł. Dobra, ej, patrzcie, że Kicek w ogóle się nie rusza. Lucy też się tam nie ruszała. Co? Nie może tak być. Dobra, ej, tu coś jest. Patrz, kolejny ten blok. O, ale się aż... Patrzcie, jak wilk się zaczął trzęść. No jest wkurzony, ewidentnie jest wkurzony. Przez to, że... Nie dotykaj tego bloku. Ale co tam jest? TNT? Oh, shit. Tam jest TNT. Ej, to może za pomocą TNT uda nam się to rozwalić. Okej, to jest ostatnia szansa. Patrzcie, wilk jak się zdenerwował. O nie! Dobra, szybko, chodź, zrobimy to. Okej, dobra, to teraz szybko trzeba wziąć, postawić to koło Kicka jednego. Dobra, mam nadzieję, że one przeżyją. Mam nadzieję, że one przeżyją to cały ten wybuch. Więc uwaga, trzymajcie się, bo będzie naprawdę piekło. Okej, dobra, w tym momencie uciekamy. Wilk, uciekaj. Dobra, będzie wybuch. Okej? Okay. Wow! Jeszcze tutaj na mnie TNT podziało. Wow! Aż wilk... O, byłem! O, jest! Co mogę jeszcze ruszać i mówić! Dało się, patrzcie! Wywaliło ich w powietrze i uratowaliśmy! Jezu, jak to super! Lucy, chodź się przytul do mnie! Boże, jak moja owieczka, udało się! Kicek, chodź tu! Dawaj, piąteczka! Super! Ła! Piąteczka! O, więc superancko, to teraz chodźcie, idziemy zobaczyć. Musimy znaleźć tą atomówkę. Boże, myślałem, że już was straciłem na zawsze. Jezu, jak to fajnie, że was mam, naprawdę. O, naprawdę już się bałem, wiecie? Dobra, krowa, odejdź. Co, ty też chcesz do ekipy? Nie, dobra, gdzie mamy tutaj... O, patrzcie, mamy jakieś różowe krowa ślady. Łyczka. Różowe ślady. Okej. Więc tutaj chyba coś powinno być, tylko... Jezu, jakieś... Patrzcie, jakie tu w ogóle jezioro głębokie. Dobra. I tutaj coś jest. No, Lucy coś znalazła, widzi trop. Okej, okay, zwierzaki, idziecie za nami. Dobra, co my tutaj mamy? Poszukaj brawurkę. Wskazówka blisko kamiennego drzewa. Gdzie jest kamienne drzewo? Ej, co jest grane? Patrzcie, że tutaj coś jest... No wilku, weź przestań się trzęść. Ej, uspokój się. Wilku, już wszyscy żyją, spokojnie. Boże, patrz, on jest wilku, po prostu... Wilku, on jest po prostu zestresowany. Zobacz, jak on się pręży, jak... Dobra. O! Brawurkę mamy, słuchajcie, udało się znaleźć brawurkę. Więc... słuchajcie, no to co? Proszę pani, no... Pani koleżanki tęsknią za panią i chcą, żeby pani wróciła już do nich. Więc nie wiem, no... My już może wrócimy do siebie, a pani niech da se siada, żeby się pani denerwowała, bo to bez sensu. Dobra, tu jest jakiś teleport, więc ja tu klikam.
No i słuchajcie, chyba udało się wszystko ogarnąć, wszystkie skrzynki. Oczywiście napiszcie w komentarzach, które wam się najbardziej podobały. Mi osobiście wszystkie się najbardziej podobały, no ale szczególnie Kicka, ponieważ udało się go znaleźć, naszego przyjaciela, no i waszego. Więc koniecznie zostawcie łapencję w górę, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o subskrypcji, oczywiście dzwoneczkiem, jeśli chcecie więcej zobaczyć przygód właśnie Kicka, Lucy, moje oraz Wilczka i Kurczaka, który poszedł gdzieś tam, o musimy Kurczaka znaleźć jeszcze, to oczywiście pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, ponieważ będziecie widzieli oczywiście wszystkie filmy, jakie dodaję na swój kanał. No i pamiętajcie, że bardzo mi zależy, żebyśmy dobili 300 tysięcy subskrypcji, jak najszybciej się tylko da, więc pamiętajcie, subik z dzwoneczkiem, ponieważ wtedy będziecie dostawali powiadomienia. No i słuchajcie, mam dla was niespodziankę, ale to już wkrótce, niedługo, więc to co? Myślę, że to tyle, ja jestem Batruder.pl, oczywiście była ze mną Ferajna Zwierzaków, także do usłyszenia, hejo!